Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Niezwykle się cieszę, że mogę gościa w studiu gościć. Maciej Kopiec, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest trema, nie ma? Nie ma tremy. A, bardzo dobrze. Zmiany w prawie pracy, one są wskazane, niewskazane. Ja wiem, że Unia Europejska zaprawda część z nich wymusza, ale czy to są rzeczywiście takie zmiany pro pracy, czy bardziej pro odpoczywaniu od pracy? Odpoczywanie od pracy jest także częścią pracy, ponieważ pracownik, który jest niewypoczęty... Tak, jest, jeszcze się nie narobiła, już ma wolne. Pracownik, tak? Który nie ma kiedy wypocząć, nie jest efektywny w pracy i to pokazują różne badania, że akurat też po czasie na ciężką pracę przychodzi czas na regenerację, na odpoczynek i to jest bardzo potrzebna kwestia, jeżeli chodzi o zmiany, o tą implementację praw Unii Europejskiej w Polsce. Ja się cieszę z tego powodu, ponieważ mamy kryzys demograficzny i dobra praca, czy godna praca w Polsce, to jest podstawa tego, żeby się polskie rodziny rozwijały, żebyśmy ten kryzys zwalczali. Więc takie rozwiązania, które pozwalają na zdobycie trochę więcej odpoczynku niż dotychczas, to są dobre rozwiązania. Dłuższe urlopy i dla ojców, i dla matek. No tak, dłuższe urlopy pozwalają na to, żeby być ze swoimi dziećmi. To jest też problem demograficzny, ponieważ wychowanie dzieci zależy od tego, czy rodzice są z tymi dziećmi, czy nie. Rodzice muszą być w domu, mając małe dzieci. Dziecko się kształtuje bodajże do 4 roku życia na całe swoje życie, więc to jest najbardziej ważny okres w życiu dziecka i wydaje mi się, że wskazane jest, żeby rodzice byli z dziećmi. Do 5 dni opiekuńczego tak zwanego. Jak najbardziej. Bardzo dobrze. To socjalizm. Co to ma wspólnego z kapitalizmem i z wolnością rynku pracy? Nie jest to socjalizm, są to zasady europejskie, są to zasady nowoczesnego rynku pracy, są to zasady potwierdzone przez ekspertów jako zwiększające wydajność i efektywność pracy, efektywność pracowników. Mhm. Jakie zmiany jeszcze w kodeksie pracy powinny nastąpić, żeby ten, no na przykład co pół roku to też propozycja rządu. A proszę państwa, dzisiaj rząd obradował i naprawdę po tej konferencji prasowej, po posiedzeniu rządu, to głowę mam dużą od tych wszystkich propozycji, które tam są. Na przykład co pół roku mogę iść do szefa i powiedzieć, tak, szefie, mnie, ja bym chciał tutaj coś, tak? Znaczy, dyskutujemy nad różnymi rozwiązaniami. Tutaj moi koledzy i koleżanki z klubu mówili o 4-dniowym tygodniu pracy. W tym momencie ten rynek pracy wymaga jakiejś restrukturyzacji. Można rozmawiać o takich kwestiach urlopów co pół roku. Można rozmawiać o kwestiach, które tak naprawdę też trzeba posłuchać pracowników, co pracownicy chcieliby w tej swojej pracy, jakie oni zauważają niedomagania tego systemu. Dobrych zarobków, stabilności, stabilizacji i pewności zatrudnienia. To jest to, czego ludzie chcą. No to... Do tego wszystkiego, jeżeli by doszły rzeczywiście urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie, jak zwał, tak zwał, plus jeszcze przedszkole, jeszcze chałupa, no to jest pełnia szczęścia. To ludzie nic więcej nie chcą. No tak, ale dążymy... Znaczy ja wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ja rozumiem, ale to ale tak na dziś. Politycy powinni dążyć do tego, żeby społeczeństwo było jak najbardziej szczęśliwe, przy jednoczesnym zadbaniu o to, żeby gospodarka była efektywna. Efektywna gospodarka to w nowoczesnym podejściu także wypoczęty pracownik, który ma czas na to, żeby spędzać go z rodziną. Mhm. Pan ma doświadczenie jako przedsiębiorca, tak jakby pan uszczęśliwiał pracowników swoich w ramach kodeksu pracy? Wie pan, tak, prowadziłem działalność gospodarczą przez wiele lat. Miałem mnóstwo pracowników, którzy zawsze byli zadowoleni z tego, że są godnie wynagradzani, że mają pieniądze na czas, że ich jakieś prośby są uwzględniane, że to, że jak pracownik przychodził, powiedział, szefie, potrzebuję 2-3 dni wolnego, dostawał to wolne, ponieważ to budowało więź między pracodawcą i pracownikiem, ponieważ pracownik w tym momencie wiedział, że pracodawca jest jego przyjacielem, jest jego w jakiś sposób pomocnikiem w życiu, a nie tylko osobą, jaką się próbuje przedstawić. No to niczym nas powiedzieć. Jako... Zatrudniał pan na czarno, na śmieciówkach, czy to były umowy o pracę? Zatrudniałem na śmieciówkach, oczywiście, że tak, ponieważ pracownicy często chcieli takiego rozwiązania, ponieważ to rozwiązanie powodowało, że mieli więcej pieniędzy w kieszeniach i nie płacili składek. I miałem pracowników, którzy byli świadomi, więc oni po prostu woleli dostać więcej pieniędzy na śmieciówce, niż mieć... A to jest dobry moment, żeby już całkowicie odejść od śmieciówek? Nie jestem przekonany, że to jest to dobry moment. Także jako osoba, która prowadzi biuro poselskie, która również dzisiaj zatrudnia na takich umowach, ponieważ budżet jest jasno określony i żeby zatrudnić wiele osób i zmieścić się w budżecie, muszę to robić, ponieważ chcąc pracować z wieloma ludźmi, no nie byłbym w stanie tego zrobić na umowach o pracę. No ale trudno jest mieć śmieciówkę i myśleć poważnie o przyszłości. To prawda, trudno jest mieć śmieciówkę i myśleć poważnie o przyszłości, natomiast kluczem do wszystkiego jest stabilna gospodarka, której my dzisiaj nie mamy. Tą stabilną gospodarkę musimy zbudować odpowiedzialnym podejściem rządzących, ale też odpowiedzialnym podejściem ludzi, którzy w tym rynku uczestniczą, jeżeli chodzi o pracobiorców, czy jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Mhm.
Ja wiem, że Lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Mam tego świadomość. Czy Lewica dzisiaj jest zadowolona z tej Unii Europejskiej? Lewica dzisiaj jest przede wszystkim niezadowolona z podejścia rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie tak brzmiało pytanie. Prawicy do tego, nie tak brzmiało pytanie. Okej, pogadamy za moment. Tego, naprawdę obiecuję. Do tego, gdzie powinno być nasze miejsce w Europie, bo powinniśmy być w Europie partnerem. Jeżeli chodzi o Unię Europejską... A byliśmy kiedyś partnerem w tej Unii Europejskiej? To jest długi proces. Nie, ale tak zupełnie poważnie. Czy kiedykolwiek byliśmy na zasadach partnerskich równoprawnych? Na pewno w tym czasie, w którym politycy Lewicy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej, byliśmy partnerem, który był angażowany do wspólnoty europejskiej. Byliśmy partnerem, który był bardzo poważnie potraktowany. Byliśmy jasne, partnerem. Ale to zdaje się, że Leszek Miller powiedział chyba, że partnerem. Albo dopłaty do rolnictwa takie, jakie nam zaproponowali, albo nic. Byliśmy, to powiem szczerze, to do mnie nie przemawia. Byliśmy partnerem, który dostał olbrzymi, przeolbrzymi kredyt zaufania. Dzisiaj Leszek Miller mówi o tym, że te osoby, które udzielały Polsce kredytów zaufania, mają o to żal, że Polska oszukała Unię Europejską. Tylko dzisiaj sam Leszek Miller nie wie za bardzo, gdzie jest i po której stronie. No, ja też tego nie wiem, gdzie Leszek Miller dzisiaj jest i po której stronie. No właśnie, to jest problem. Natomiast na pewno jest politykiem europejskim, który rozumie ideę Unii Europejskiej i który brał czynny udział we wprowadzeniu Polski do Unii Europejskiej. A pamięta pan też szorską przyjaźń? Pamiętam, ponieważ dzisiaj współpracuję i sobie to bardzo cenię z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który jest dla mnie olbrzymim autorytetem w kwestiach także europejskich, którego się wiele uczę w swojej pracy poselskiej. I pamiętam też jego odpowiadań, jak ta szorska przyjaźń wyglądała. Oczywiście byłem wtedy za młody, żeby to organoleptycznie stwierdzić, natomiast znam tą relację ze strony prezydenta Kwaśniewskiego. Mhm. Czy taka szorstka przyjaźń dziś jest między, dajmy na to, Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro, czy mamy do czynienia z czymś innym? Ja sądzę, że między Mateuszem Morawieckim i Zbigniewem Ziobro jest tylko i wyłącznie interes. I to nie do końca polityczny, tylko interes także finansowy i to jest interes bycia przy władzy. I myślę, że tutaj aspekty moralne, jakie zwykle mają znaczenie w przyjaźni, nie mają żadnego znaczenia. To jest tylko interes polegający na tym, że są przy władzy, potrzebują się wzajemnie, muszą się tolerować, dlatego, żeby utrzymać się przy władzy. Panie Boże, pan mnie podpuszcza ewidentnie. Wyprowadza mnie pan na manowce i prowadzi jeszcze w złą stronę i tutaj cytując klasyka, nie idźcie tą drogą. Z sobą, tak jest. To pan sobie dzisiaj już wyobraża na przykład taki przyszły rząd złożony z samej opozycji, która wtedy przejmuje władzę, czyli z dzisiejszej opozycji, która idzie po władzę i stanowi 4 albo 5 różnych frakcji, które nie są w żaden sposób ani jednolite ideologicznie, ani nie mają wspólnego celu, mają tylko jeden wspólny interes, odsunięcie PiSu od władzy? Panie redaktorze, jestem z klubu... Panie pośle, jestem, ale śmiało. Jestem z klubu Lewicy. Klub Lewicy w tej kadencji parlamentarnej złożył ponad 200 projektów ustaw. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o ilość złożonych ustaw w polskim parlamencie w tej kadencji. Wiemy doskonale, jakiej Polski chcemy, jakiej Polski nowoczesnej chcemy, jakiej Polski bezpiecznej chcemy, jakiej Polski europejskiej chcemy. Wiemy dokładnie, po co idziemy po władzę. Mamy konkretną agendę polityczną, mamy konkretne wartości, z których nigdy tak naprawdę nie zeszliśmy. Jesteśmy wiarygodni w wielu tematach, w kwestiach społecznych, w kwestiach medycznych, w kwestiach obronności. Jesteśmy w tych kwestiach wiarygodni. Mamy za sobą bogatą historię, którą chcemy przenosić na tą Robert Polskę. Robert Biedroń jest wiarygodny, czy niewiarygodny? Na tą Polskę po zmianie władzy. Jesteśmy żeby niezbędni. Panu nie uciekło to pytanie, jesteśmy, czy Robert jesteśmy, Biedroń jest jesteśmy, wiarygodny? Jesteśmy niezbędni. To nie jest ta frakcja starej lewicy, powiedzmy nawet SLD. Czy Robert Biedroń jest wiarygodny? Ja myślę, że jest politykiem, który od wielu lat broni swoich wartości, walczy o swoje środowisko, walczy o prawa mniejszości. A to nie jest ten człowiek, który obiecał, że jak dostanie mandat do Parlamentu Europejskiego, to się go zrzeknie? A później była fuzja i później trzeba było połączyć się z... Później trzeba było pan, się połączyć. To tak jak w tym dowcipie, trzeba później było, była zmiana. Trzeba było połączyć się z frakcją SLD, z partią SLD i trzeba było argumentów. Tak, argumenty, to trzeba było być na miejscu, żeby to wszystko przypilnować, A te argumenty, a ta waga polityczna w momencie, w którym SLD dysponowało posłami do Parlamentu Europejskiego, a Wiosna miała wówczas wyłącznie 3 posłów do Parlamentu Europejskiego, 2 posłów, 1 posłankę, wymagała tego, żeby przy ważeniu politycznym, przy negocjacjach politycznych dysponować jak największą ilością politycznych obsadzonych miejsc w różnych parlamentach. I Robert Biedroń jako szef partii Wiosna podwyższył swoją wagę polityczną tym, że był w europarlamencie. W tamtym czasie to rozwiązanie było bardzo potrzebne politycznie. A ile dziś waży Robert Biedroń? Proszę pytać Roberta Biedronia, ponieważ nie chodzi mi o jego wagę, nie chodzi mi o kilogramy, które ma albo których mu tam brakuje. Jest politykiem cenionym w Parlamencie Europejskim, jest politykiem... Za co? Za rezolucję przeciwko polskiemu rządowi? Za niezłomność w walce o prawach mniejszości. Jest cenionym szefem komisji FAM, która się zajmuje prawami kobiet i prawami ludzi wykluczonych. Nawiązuje wiele relacji, które pozwalają implementować prawa unijne.
unijne i implementować wartości unijne w Polsce. Wczoraj Robert Biedroń błysnął tym, że ponoć rozmawiał z Timmermansem i ten mu powiedział tam wiele mądrych rzeczy, między innymi, że Unia Europejska nie będzie nikomu narzucała swoich rozstrzygnięć, rozwiązań, nie będzie podpowiadała, jak tworzyć prawo. No ale przecież my z tym mamy ewidentnie do czynienia od dłuższego czasu. Mamy do czynienia z Unią Europejską, która jest Unią Wspólnych Wartości. Mamy do czynienia od wielu lat, dziś? Od czasów akcesji, na przykład praworządności. Czym na jest przykład, ta praworządność? Na przykład tego, że politycy nie mają wpływu na to, jak działa prokuratura. Na przykład praworządność to jest na przykład uznanie mniejszości etnicznej śląskiej za mniejszość, jeżeli jest nas, Ślązaków, 800 tysięcy w Polsce. Największa mniejszość etniczna, która do dzisiaj jest nieuznana, która nie ma prawa do własnego języka na przykład. Praworządność to jest... Ale przepraszam, ale praworządność... kto komu broni... Ale panie pośle, tak już zupełnie poważnie. Kto komu broni posługiwać się swoim językiem? Co niektórzy powiedzą, że to jest gwara, inni powiedzą, że to jest język. No. Jest różnica między posługiwaniem się językiem, a ocaleniem języka od zapomnienia. Żeby język mógł być finansowany z budżetu państwa, żeby finansowane mogłoby być nauczanie języka śląskiego, żeby ten język mógł być w szkołach na Śląsku, potrzebne są pieniądze z budżetu. Dzisiaj, jeżeli po te pieniądze idziemy do ministerstw, słyszymy, was nie ma. Nie ma was jako mniejszość etniczna, nie ma was jako, nie ma waszego języka jako języka mniejszości. Więc nie możemy zdobywać pieniędzy na nauczanie tego języka. No to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy Polakami i wszyscy mówimy po polsku? Wszyscy mieszkamy w Polsce. Są Kaszubi, jest mniejszość Niemiec. Nie, ale wie pan, bo to mnie się przypomina taki stary dowcip, jak pytają Kaszuba. To, co prawda to było do Ślązaka. Kto ty jesteś? Polak? Ni. Niemiec? Ni. A kto Ślązak? Padałby albo, chyba, że albo nie, Kaszub. Nie, trochę inny akcent. Ty byś panu redaktorowi nie, zalecał. Nie, no to wie pan, no to naśladuje, nie wychodzi. Nie, no, europoseł Łukasz Kochut w 2020 roku w Parlamencie Europejskim posługiwał się w wystąpieniu językiem śląskim, którego tłumacz nie potrafił przetłumaczyć. Udowodnił tym samym jednoznacznie, że język śląski istnieje i że nie jest to język polski, bo gdyby to był język polski, to byłby spokojnie do przetłumaczenia. Ale na język przepraszam, angielski. To jesteśmy wszyscy Polakami, czy nie jesteśmy Polakami? Żyjemy wszyscy w Polsce, nie jesteśmy wszyscy Polakami. A to powiem szczerze, to mnie pan zakłopotał. To w jaki sposób pan dostał mandat do polskiego Sejmu? Jako Polak czy jako mniejszość? Panie redaktorze. Bo z tego co kojarzę, dla mniejszości niemieckiej chyba jest przypisane jedno albo dwa panie miejsca. Panie redaktorze, nie jestem mniejszością niemiecką, nie jestem Niemcem i tutaj proszę, nie, proszę tego nie spłaszczać. Nie. Mówię o mniejszości natomiast jedynej, panie, która ma panie, zagwarantowane panie, miejsce w polskim panie parlamencie. Panie redaktorze, wiele lat prowadziłem w Polsce biznes, ponieważ jestem polskim patriotą gospodarczym. Jestem w polskim parlamencie, ponieważ jestem polskim patriotą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo militarne. Jestem w najwyższej trosce o stan państwa polskiego, ponieważ mój kochany Śląsk jest w granicach Polski i uznaje Śląsk w pierwszej kolejności jako swoją ojczyznę, w drugiej kolejności Polskę jako kraj, w którym moja ojczyzna się znajduje i moim obowiązkiem jest dbanie i o Śląsk, to i o Polskę. Umawiamy się pana. Tak, o Śląsku będziemy i o mniejszościach rozmawiali godzinami. Błyskawiczna odpowiedź. Zagłosujecie za KPO, czy nie? Zagłosujemy za każdym rozwiązaniem, które będzie... przybliżało nas do otrzymania pieniędzy z Unii Europejskiej. Maciej Kopiec, Nowa Lewica, dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.